Witajcie, z tej strony Alek Brzegowy. Witam Was bardzo serdecznie w kursie, w którym będziemy się uczyć języka C-Sharp w Unity. Będziemy się uczyć od samego początku, od wyjaśnienia pierwszych podstawowych pojęć i potem będziemy wprowadzać coraz bardziej skomplikowane konstrukcje. Oczywiście cały ten kurs jest dosyć prosty i ma na celu zaznajomienie się z podstawowymi mechanizmami języka C-Sharp. Odbędzie się jednak w nieco nietypowej formie, to znaczy będziemy tak naprawdę od samego początku robić grę, która taka typowa gra o farmie, to co widać na ekranie, czyli będziemy sobie najpierw przygotowywać glebę do sadzenia, później będziemy sadzić, będziemy się uczyć jak dodawać nowe sadzonki, czy też jak uruchomić za 100 dolarów stację automatycznego podlewania. Cała sceneria gry jest celowo utrzymana w bardzo prostych obiektach, żeby nie odwracać uwagi modelami, teksturami, materiałami od samego języka C-Sharp, którego będziemy się tutaj uczyć. Od razu też pragnę zaznaczyć, że kiedy dotrzemy do jakiegoś tematu, czy to będą zmienne, metody, listy czy pętle, nie będziemy tego tematu omawiać w 100% wszystkich jego aspektów. Nauczymy się tego, co będzie nam potrzebne do naszego projektu, pozostawiając Wam przestrzeń do samodzielnego pogłębiania wiedzy i ewentualnego rozwiązania problemów w Waszych kolejnych projektach, w których będziecie używać tych narzędzi. Jednakże cały kurs starałem się poprowadzić w takiej formie, abyście nabyli odpowiednich umiejętności i właśnie zostali wyposażeni w odpowiednią wiedzę, aby móc samodzielnie później już kontynuować, robić własne projekty. Oczywiście nie powinny one być zbyt duże, zbyt skomplikowane na początek, tylko płynnie tą wiedzę powinniście poszerzać. Zakładam przy tym, że nie macie żadnego doświadczenia w programowaniu w języku C-Sharp, natomiast bardzo pomoże Wam podstawowa znajomość edytora Unity. Jeżeli samego edytora Unity także nie znacie, też przejdziecie przez ten kurs, tylko może kilkukrotnie trzeba będzie się cofnąć na filmie i podpatrzeć, podsłuchać dokładnie, o czym opowiadam. Zaczynamy od zupełnego zera, czyli mamy stworzony czysty projekt w Unity i przez następne 20 kilka lekcji budujemy naszą grę, grę o farmie, w której możemy przygotowywać glebę, sadzić, zbierać, za to zarabiać pieniądze, które możemy wydać na modernizację naszej farmy. I taki jest plan tego szkolenia, a na końcu powinniście mieć wstępne rozeznanie w języku C-Sharp i podstawowych konstrukcjach językowych. Zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że taka forma kursu przypadnie Wam do gustu. Staram się, żeby była możliwie praktyczna, a jednocześnie niezbyt rozwleczona. Zatem zapraszam jeszcze raz i działamy.